Cześć, witam Was w parku linowym Koa Lab w Dźwierzynie. Będziemy teraz testować trasę czerwoną, zaczynając od ścianki z dziurami. Dobra, o, spora ta trasa. Ona będzie gdzieś, no, 8-9 metrów, tak mi się wydaje. Nie dopytałem, zapomniałem. Oczywiście w komentarzu będziecie mieć wszystkie informacje potrzebne, czyli jaki zwrot jest wymagany na tą trasę, jaka wysokość, oczywiście wszystkie przeszkody, jakie na tej trasie się znajdują. A my musimy się zmagać z tą trasą, najtrudniejsza w tym parku, a park nam udostępnia 5 tras już. Byłem jeszcze tutaj jakby 3, ale zostały dorobione kolejne i mamy przyjemność bawić się tutaj jeszcze raz. Okej. Tak. Opa, dobra. Jesteśmy na ładnej. No to będzie chyba 10. Jak nic. Dobra, w pierwszej kolejności startujemy od sopelków. Staramy się na środeczku stanąć, tak żeby nam się nie bujały te sople, bo one mogą się przeginać, a to może nam utrudnić troszkę przechodzenie. Okej. Dobra. Hop. I teraz co będziemy mieć? Tyrolkę. Dobra, przepniemy się tutaj. Bloczek zakładamy. Hop. Hop. Dobra. Tak. Tak i jedziemy. Yeah. Dobra. Teraz będą nas czekać strzemiona. Dwurzędowe to są te łatwiejsze. Na szczęście. Dobra. No to lecimy. Dla bezpieczeństwa możemy sobie bloczek założyć. Tasiemka żółta. Ja dam radę, więc nie ma problemu. Przepraszam, przepuści mnie pan? Tak. Dobra, szybko przechodzimy sobie szczemiona, żeby nie przeszkadzać. Tak. Tak. Okej. Dobrze. Okej, dziękuję. I teraz będziemy lecieć po złośliwych pętelkach. Tak jest. Hop, hop. Ja sobie nogą pierw przyciągam, blokuję, stabilizuję i dopiero przechodzę dalej. Tak. Tak, jedna za drugą. O, teraz rowerek nas będzie czekał. Hop. Hop, okej. Dobra. Chłopaki! Chłopaki! Można rowerek? A jest, okej, dobra, dzięki. Dobra, linę mamy pod spodem. Dobra, możemy sobie rowerek podciągnąć. Okej. Dobra, no to co? Jedziemy, monocykl. Tutaj trzeba szybko. Ha, ha. Yeah. Szybko dojechać. Faktycznie. Był pod spodem. Nie zauważyłem. Teraz będziemy mieć, o, widzę, bloczek dla bezpieczeństwa. Prawie na każdej. Teraz będziemy mieć szczudła. Oczywiście. Hop. Hop. O, uwielbiam szczudła. One są naprawdę fajne. Nawet pogoda jest przyjemna. Tak. Tak jest. Oj, teraz się wdrapać. Hop. Je. Yeah.
Jesteśmy. Kładka Twister tu jest. To nie jest DNA, tutaj jest Twister. No to lecimy. Przeginamy na jedną stronę. Tak. Do momentu, aż nam się obróci. No i teraz ten moment będzie. Hop. Dobra. Jest. Zaliczone. Czyli kładeczka. Zaliczona. Teraz kołeczki, tak? Lub wisienki. Teraz, żebyśmy się nie oszukali. Po tamtej stronie, dlatego że linka jest po tej stronie. Jakbyśmy przeszli po tej, no to zablokuje nam się. Po tej chodzimy. Naskakujemy na... Hop. I teraz... Hop. I... Hop. Dobra. Zaliczone. Teraz znowu przeskakujemy na tą stronę i będziemy mieć trawers po sieci. Ło. Wysokość bardzo fajna. Hop. O. Yeah. Dobra. Teraz tyrolka. No to bloczek. I co teraz? Bardzo fajne pomarańczowe materace. Widzę, że do loga specjalnie przygotowane, kolorystycznie. Bardzo mi się to podoba. No to jedziemy. Hoppa. No i bardzo ładnie. Przepinamy. Bloczek ściągamy. Dopinamy sobie do pasa. No i lecimy dalej. Teraz linki, fałki na przemiennie wbitka i możemy kontynuować. No ja już tu jestem pod koniec. O godzinie prawie zamknięcia. Po prostu nie da się tu wbić. Tylu gości, tylu klientów, że naprawdę ciężko jest tutaj przejść tak czysto, żeby jakaś trasa była wolna. Teraz będziemy mieć przeskoki. Więc naprawdę zabawa tu jest zacna. Kemping jest obok, pod namiot czy kamperem można sobie przyjechać, może zwiedzić. Okej, teraz tutaj, a tak się przyznam, tak jeżdżę po tych parkach minowych, że jeszcze nad morzem nie byłem. No dzisiaj to muszę na pewno pójść jeszcze posiedzieć chwilkę, żeby chociaż zobaczyć tego morza. Yeah. Tyrolka zaliczona. Tyrolka, jaka tyrolka? Deskorolka. Już wszystko mi się myli. Dobra, belki typu V, ale fajne. Powiązane z drzewem. Ja bym tu huśtawkę zrobił. Fantastico. Hop. Dobra. Jesteśmy. Teraz będziemy mieć tyrolkę. Hop, hop. Tak jest. Tak, naprzemiennie. Pyk. Jedziemy. Dobra. Jeha. Yeah. Tak jest. Zabezpieczone. I lecimy dalej. Czyli kolejna tyrolka. I zjeżdżamy coraz niżej. Tak naprzemiennie. Zakładamy, kucamy i jedziemy. Yeah. No i co teraz? Będzie już koniec pewnie. No nie. Szkoda. A dopiero się rozkręcałem. Dobra, jeszcze nas drabinka czeka.
linówka, więc schodzimy, zabezpieczamy się oczywiście do końca. A wy subskrybujcie, lajkujcie, jeżdżę po całej Polsce, no i nagrywam filmiki z parków linowych. Hop, hop, dobra, tak, no i wielkie dzięki, na razie.